Ja kończę jeść kanapkę i zapraszam was do dzisiejszego vloga. A my jesteśmy w miasteczku Taormino, nieopodal Katanii. Lot oczywiście był na lotnisko w Katanii, ale pozmienialiśmy plany, bo tam naprawdę nic nie ma. Tam jest jedno wielkie miasto, płaskie, zupełnie nic się tam nie dzieje, a tutaj no jest naprawdę rewelacyjnie. Pierwsze miejsce, które zrobiło na nas tak potężne wrażenie w momencie przyjazdu. Zaraz wam pokażę. Wczoraj przyjechaliśmy tutaj o godzinie 19:30, więc już się ściemniało, ale widok nocny zrobił naprawdę kapitalne wrażenie, co zresztą zobaczycie dzisiaj bądź jutro, jak będziemy spacerować wieczorkiem, bo miasteczko jest niesamowicie klimatyczne. Prawdziwy włoski klimat, taki jak sobie tego wyobrażaliśmy, jak sobie to wyobrażaliśmy. Cena paliwa tutaj na stacji euro 50 za diesla, euro 60 za benzynkę, więc no cenę w porównaniu do nas no fantastyczne. U nas 5,50, u nich złoty 60, no nie? Więc bez przeliczania mają naprawdę nieporównywalnie lepiej. Wiadomo, jak się przeliczy, jest nieco na naszą korzyść, no ale przecież nikt tutaj nie ma zamiaru przeliczać. Tutaj wszystko jest na takich wielkich górach. Na pewno też wam pokażę, jak będziemy tam. A tam, na samej górze, gdzie jest jeszcze ta lekka mgiełka, jest zamek. Stare ruiny zamku, ale w całkiem fajnym stanie. O czym mówiłem? Na samym szczycie widoczne ruiny tego zamku. No trzeba przyznać, że miejsce do... tam też się na pewno wybierzemy. Na samym szczycie budynki. Więc obserwatorium z tego zamku mieli naprawdę solidne. Taki klimacik tutaj. Budyneczki jeden koło drugiego. Mieszkalne oczywiście. No niestety, wejścia teraz tutaj nie ma. Trzeba będzie jeszcze kilka godzin poczekać. No to co? Zmiana kierunku. Takiego jeszcze nie widziałem. O, tutaj z wczoraj zostały, to dzisiaj się podgrzeje. Ale ogólnie można powiedzieć kebab albo burger z ośmiornicą, a kebab tutaj z jakimiś szprotkami, krewetkami. Przeciekawie. O, super. No naprawdę architektura tutaj robi bardzo dobre wrażenie. Jest czyściutko, jest naprawdę dobry klimat tutaj. Co kotę? Ale śmieszny. Głowa i tułów jeden kolor, a przedzielone na pół. Nic się nie bój. I tutaj banany. No naprawdę fajnie. Bardzo zielono tutaj jest. Wyobraźcie sobie, że autobusem jechaliśmy przez dokładnie takie same drogi. Zresztą zobaczycie to na pewno. No właśnie. Jakie tutaj są serpentyny w drodze na górę. Coś niesamowitego. Droga jedno kierunkowa na zakrętach i na przejazdach, bo tylko jeden samochód się może zmieścić, a my tutaj autobusem do samej góry. Dawka adrenalinki. Co kot? O kurde, ale kot bez oka i taki był wyłamywany. Dawka adrenalinki już na samym początku świetna. Takie klify, serpentyny, urwisko w dół, wybrzeże. Coś fantastycznego. Naprawdę.
A jeśli chodzi o to, co nas tutaj najbardziej zaskoczyło, no to zdecydowanie nastawienie ludzi na Dominikanie. Wiadomo, że ludzie są przyjaźni, jak to Ameryka, można powiedzieć, południowa, ale tutaj to jest zupełnie inny wymiar tego. Każdy okej, pomocny, uśmiechnięty, bezinteresownie tak. Wczoraj na przykład na dworcu autobusowym nie widzieliśmy, gdzie autobus, to tutaj babeczka nas podprowadziła do autobusu, gdzie ma być. Potem gość widział, że nie mamy biletów, to od razu nam powiedział, żeśmy sobie poszli tam od razu kupić. No naprawdę fajnie, fajnie. I miło, no i widok oczywiście. No, tutaj zasłonięte, ale zaraz górę zobaczymy. No i to nie takie proste, jak się mogło wydawać. Nie tędy droga. Droga się tutaj skończyła i jest tylko prowadzi do tych domków tutaj, więc tak naprawdę to niezły tor przeszkód, niezły labirynt, żeby się tam do góry dostać. Figi dziko sobie rosną koło drogi. Tutaj taką widziałem jedną. Nie, ona jest bardzo miękka, więc wydaje mi się, że dojrzała. Zresztą jakieś mleczko tutaj, kurczę. Mam nadzieję, że to nie trujące. Zresztą sprawdzimy. No zaraz tutaj też są. Zaraz tutaj też są fajne smakołyki. Tylko szkoda sobie, ja nie wziąłem żadnej siateczki. Jezienki. Myślałem, że ich tutaj nie ma. No tutaj proszę, miłe zaskoczenie. No i to jest fajne. Muszę sprawdzić, czy dojrzałe. Jeszcze twarde, ale do wody z cytrynką. Do wody z cytrynką będą super, jak sobie wezmę taką jedną. No i tutaj jeszcze mam prawdziwie włoskie winogrona. Też się pokuszę o zerwanie jednej kiści. Tutaj jest akurat taka ładna i fajna. Może nikt nie będzie mi miał tego za złe, ale chętnie ją spróbuję. Słodziutkie. Prosto z sycylijskiego słońca. Ale fajne zjawisko. Proszę bardzo, takie trzy smaki z winogrona już moje. Ale brzoskwinka, pomidorek. Zaraz będziemy degustować. Ja to lubię, jak ktoś widzę, że sprzedaje jakieś tam swoje rzeczy na straganiku. Ten akurat pan wyciąga, tak widzicie, z samochodu. To lubię właśnie kupić u takiego pana, zamiast kupować w markecie. Od razu to jakoś inaczej i fajniej. O proszę, tutaj samochód zaparkowany, uliczka. No, a jestem przekonany, że będzie to fajnie smakowało. Czy tylko do sklepu jakąś bułeczkę kupić i jedzonko śniadaniowe skomponowane. To jest piano. Spini, pungono. Good for it. No? Sì. Si taglia. Così. Poi dentro c'è il frutto. Ok. Vuoi? Una? Vuoi assaggiare? Una. Ok. Yes. Ciao. I kolejny fajny bazarek. Wziąłem dwa bananki. I ten owoc, wyleciał mi z głowy, coś tam, figo coś tam. Buongiorno. Ok. Please, uno, this. Marmolada. No i teraz kwestia, która wielu z was zainteresuje, mianowicie ceny. Porównam z Katanią. W Katanii za nocleg z basenem, fajny pokój apartamentowy z dobrym standardem, no 300 zł wystarczy. Tak tutaj 500-600 zł jest optymalnie za taki właśnie apartamencik. Jeśli chodzi o ceny jedzenia, no w Katanii też na pewno jest to połowa mniej z tego względu, że są tam markety wielkie, supermarkety, galerie handlowe, a tutaj są po prostu tylko i wyłącznie regionalne sklepiki, więc no siłą rzeczy będzie to droższe, ale za ten klimat moim zdaniem warto zapłacić no nieco więcej, bo to co oferuje Taormina, to co oferuje Katania, to jest zupełnie przepaść. No i tak jak pani
pan w sklepie pokazywali. Rozkroiłem z tej strony. Teraz takie rozkrojenie. Na bok to wszystko trzeba, jeszcze tutaj przekroję. Trzeba to rozłożyć. I to ze środka jest podobno do zjedzenia. Tylko nie mówili, jak smakuje. Zaraz się okaże. To są te owoce kaktusa. Tak? To są te wielkie kaktusy. Mhm. I mają te owoce. To jest właśnie to. No bardzo soczyste, tylko ma takie twarde pestki. Ale ogólnie smaku spoko, delikatne. I śniadanko. Bardzo ładnym widokiem.